Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Witam po dłuższej przerwie. W dzisiejszym odcinku podróż w mroki średniowiecza, w mroki polskiego średniowiecza, czyli recenzja książki Grzegorza Wielgusa pod tytułem Pęknięta korona. Standardowo, jak to u mnie, zaczynamy od gatunku. W tym przypadku będzie to powieść historyczna, a dokładniej kryminał historyczny. Taki subgatunek, no, modny ostatnimi czasy. U nas, ale nie tylko u nas, bo wielu zachodnich autorów też po historii, historyczny sztafasz w kryminale sięga. Z tym, że o ile w kryminale retro, czyli w tych kryminałach, które rozgrywają się no, w okresie międzywojennym czy na przełomie XIX i XX wieku, jest naprawdę sporo perełek, o tyle w kryminałach, które rozgrywają się w czasach starożytnych czy też w czasach średniowiecznych, jest niestety dużo, dużo gorzej pod tym względem. I co tu dużo mówić, powieść Wielgusa tego stanu rzeczy zdecydowanie nie zmieni. Pękniętą koronę wydała Oficyna Initium. Nie znam tego wydawnictwa, nie wiem na jakiej zasadzie oni wydają. Ale taka mała dygresja, bo kampanię reklamową to zrobili panu Wielgusowi pierwszorzędną. Jakiś tam filmik na YouTubie, w ogóle sporo patronów medialnych, takich o dużym zasięgu w mediach społecznościowych. Zresztą ja się z YouTube'a o tej książce dowiedziałem. I wszedłem sobie po lekturze na Lubimy Czytać, które zdaje się jest też patronem tej książki. Poczytałem recenzje. Te najwyżej plusowane, najwyżej punktowane. I słuchajcie, tutaj dygresja, bo to jest dość ważne. Ja rozumiem, że może być tak, że czytamy na przykład współczesny kryminał, jest recenzja, że w ogóle super książka, świetni bohaterowie, nie mogłem się oderwać, trzymało mnie w napięciu od pierwszej do ostatniej strony, nie, intrygi się nie da przewidzieć w ogóle, no coś genialnego, tak? W porządku. Nawet jeżeli ja taką książkę później przeczytam i stwierdzę, że w ogóle co? Banalny kryminał, nudziłem się od początku do samego końca, w ogóle nic mi się nie podobało. To jest tylko kwestia tego czytelnikowi, recenzentowi, podoba się, nie podoba się i trudno. No, no nasze gusta się rozjechały, tak, w tym momencie. Nie bardzo mogę mieć pretensje do kogoś, kto taką recenzję napisał. Raczej zakładam, że on był szczery, że jemu się naprawdę podobało, a mnie niekoniecznie. Ale jeżeli w przypadku powieści historycznej ktoś pisze, że są doskonale odtworzone realia i policzcie sobie recenzję, że można się wczuć w epokę, bo są tak wspaniale odtworzone realia, że są świetnie opisane, że doskonale oddany świat Polski z czasów rozbicia dzielnicowego, policzcie ile jest na pierwszej stronie na Lubimy Czytać takich recenzji, bo jak dla mnie to chyba wszystkie, może z jakimiś drobnymi wyjątkami. I to jest problem, bo to się da sprawdzić. I jak to się sprawdzi w Pękniętej Koronie, no to wychodzi na to, że albo mamy samych dyletantów wśród tych recenzentów i to by była dobra wiadomość, a zła jest taka, że oni was, moi drodzy czytelnicy, kantują zwyczajnie. Że się po prostu sprzedali i rzucają wam makaron na druty po to, żeby na was zarobić później, tak? I niestety ja się obawiam, że to ta druga opcja jest prawdziwa. Dobra, zaczynamy od tych błędów. To moi drodzy, tak, już ten blurb, tak, blurb, jak nie wiem, jak to się wymawia, z tyłu książki, to streszczenie, które możemy sobie przeczytać. Trochę, szczerze mówiąc, poddało mi takich wątpliwości co do tego, jak ta lektura będzie wyglądała, bo możemy przeczytać sobie na przykład, że jednym z bohaterów jest niejaki Jaksa, pogrążony w dekadencji, członek zasłużonego rodu Gryfitów. Pogrążony w dekadencji. Polska XIII wieku. Dobra, ale to nie jest narracja. Tak więc ja nie mogę się tego, co tutaj wydawca wstawił, czepiać, bo zresztą wiem z własnego doświadczenia, że wydawcy różne rzeczy potrafią wstawiać z tyłu i czasem opisać książkę zupełnie od czapy, więc okej, nie czepiajmy się. Ale przechodząc już do języka samej powieści,
to wygląda to mniej więcej tak, że autor jakby nie mógł się zdecydować, czy się rzuca na stylizację, czy pisze tak, żeby współczesny czytelnik absolutnie nie czuł się, nie wiem, wytrącony z rytmu i że to czytanie, żeby mu przychodziło bez żadnego problemu. I to jest największa wada tej książki, bo można napisać powieść, dobrą powieść o średniowieczu bez grama stylizacji. Dowiódł tego Iwaszkiewicz, ale to trzeba być Iwaszkiewiczem na przykład. Można napisać dobrą powieść popularną bez stylizacji, zarzucić ją od początku do końca, ale tutaj mamy tak, że z jednej strony, nie wiem, no otwieram sobie i o, nie może być, Władysław Strzelec to człowiek przyzwoity ponad wszelką miarę. Czyli jakaś tam stylizacja jest. A kilkadziesiąt stron dalej rycerz nam powie, że miałem taką koleżankę, no tam nawet chyba nie pada koleżanka, ale była taka dziewczyna na wsi, fajna dziewczyna, Natalka. Nie to, że imię Natalia to się w ogóle jakieś 100 lat później w Polsce notuje na wsi, ale fajna dziewczyna. Wulgaryzmy są też zupełnie od czapy i zupełnie nie z epoki. I cała masa pojęć, których ci ludzie by zdecydowanie nie używali. Bo mamy hrabiego, mamy magnata, mamy arystokrację, mamy lokajów. I to nie jest tak, że autor chciał tutaj pisać w sposób zrozumiały dla współczesnego czytelnika, bo te pojęcia pojawiają się na tyle rzadko, że je spokojnie można byłoby ominąć. Tam hrabia się chyba dwa razy pojawia w tej powieści. I jak obejrzycie sobie parę odcinków Korony Królów, serial, na którym wszyscy wieszają psy, że tam niezgodność z historią i tak dalej, tam nie ma takich wpadek. A język jest zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. Mimo takiej, no, raczej dosyć prostej stylizacji. Dlaczego tego nie można było w ten sposób napisać? I to też, no mówię, nie jest tak, że autor tutaj musiał jakichś powtórzeń unikać, bo parę dziesiąt stron dalej też mu nie przeszkadzało dwa razy z rzędu zacząć zdanie od zresztą albo jakiegoś takiego podobnego słowa. Więc no nie o to chodzi. To jest po prostu pomieszane z poplątanym. Taka wizja chyba trochę XVII wieku pomieszanego ze średniowieczem się autorowi narzuca. Nie lepiej jest, jeżeli chodzi o błędy rzeczowe. No bo tak, to co już recenzenci przede mną pisali. Szklanych butelek w Polsce tamtej epoki być nie mogło. Znaczy na pewno nie na trunki, tak? Nie butelki na wina. Okulary raczej nie mogło się pojawić w ówczesnym Krakowie, chyba żebyśmy przyjęli za prawdziwą legendę o tym, że to Roger Bacon wynalazł okulary i wtedy no może rzeczywiście jakiś uczony mógłby przywieźć sobie coś takiego do Krakowa, ale one by budziły powszechne zaskoczenie i niezrozumienie, co to takiego w ogóle jest, a nie to, że tutaj a uczeni stoją nad Wisłą i o, jeden ma okulary. A, okulary, aha, okej, okay, wszystko w porządku, na pewno. Biskup krakowski raczej nie mógł mieć lakierowanych mebli, bo sprawdziłem w encyklopedii Britannica i lakierowane meble w Anglii na przykład zaczęły się pojawiać w czasach Tudorów, sprowadzane ze wschodu, bo fakt, lakier znany od starożytności, taki do mebli. Na przykład w starożytnym Egipcie czy na Dalekim Wschodzie, ale w Europie pojawia się stosunkowo późno, tak więc biskup czegoś takiego nie mógł mieć. Teraz bohaterowie przejeżdżają koło przeprawy na Wiśle i widzą kościół świętego Stanisława ceglany. No właśnie, w tym miejscu, w którym oni mniej więcej przejeżdżają, to jeden by kościół świętego Stanisława mógł się wtedy znajdować. To blisko miasta, blisko Krakowa, czyli wypada nam kościół na Skałce, który rzeczywiście wtedy istniał. I to już było po kanonizacji świętego Stanisława, więc tu nawet by się wszystko zgadzało, ale on nie był z cegły. Bo to mamy zapis Jana Długosza, dużo późniejszy, że ten kościół nie jest ceglany. I to akurat można było łatwo sprawdzić, bo wystarczyło zajrzeć do Długosza, do tego, co on o tym kościele pisał. Mamy też inkwizytora, tego brata Gottfrieda, który jest dominikaninem. Jedzie sobie do jednej z podkrakowskich wsi,
czynić zadość posłudze kaznodziejskiej. Wszystko w porządku. On sobie wybiera wieś, która nie ma wtedy kościoła, nie miała wtedy kościoła i ma głosić posługę kaznodziejską księżom, znaczy no, objeżdżać parafię i wygłaszać kazania dla plebanów. Okej, w porządku, ale to jest trochę takie dziwne. No, on przy okazji spowiada ludzi na wsiach. Okej, no też niech będzie. I mamy takie zdanie, że on w przeciągu tego dnia objechał wszystkie okoliczne parafie. Znaczy, no, biorąc pod uwagę ówczesną sieć parafii, która tak, no, rozrastała się w XIII wieku, była zdecydowanie większa niż 100 lat wcześniej, no to albo on się na jednej skupił, albo by tam sporo czasu musiał spędzić. No, biorąc pod uwagę, że w każdej z tych parafii musiał się zatrzymać, pospowiadać, wygłosić naukę dla tego plebana i jechać do następnej, a to były dość duże odległości. To nawet biorąc pod uwagę, że on to konno zrobił, no to nie wiem, wszystkie, to ile tych parafii objechał. No zupełnie bez sensu. Mamy też takie wpadki, na których opiera się intryga. No bo ten brat Gottfried, który jest inkwizytorem, to jakim on dokładnie jest inkwizytorem? No biskupim to pewnie by mógł być, ale nim nie jest. Bo w pewnym momencie pada takie zdanie, on mówi, że gdyby ktoś chciał się nim posłużyć, to tak jakby się posłużył człowiekiem papieża. Czyli jest inkwizytorem papieskim. Wszystko fajnie, ale pierwszy inkwizytor papieski na Polskę pojawi się jakieś 10 lat później. Więc na jakiej zasadzie ów brat Gottfried działa? On jeszcze pisze, że tam jak jechał sobie do Polski, to gdzieś tam herezję na jakiejś wiosce znalazł, gdzie mordowano kobiety, rytualnie chyba nawet, a może nie, i oddał winnych pod sąd świecki. Okej. Okay. Wszystko w porządku, to się zgadza, ale na jakiej zasadzie on tam funkcjonował? Dlaczego się z nim liczono? Nie mam zielonego pojęcia. No, gdyby on tu śledztwo na własną rękę też prowadził zupełnie. Nie, tu wszyscy wiedzą. A, inkwizytor dominikanin, okej. Wszystko w porządku. No nie bardzo. Co więcej, taka rzecz, która wam się może wydać drobnostką, ale jest dość istotna, bo na tym się opiera intryga wymyślona przez Schwarzcharaktera, jednego z Schwarzcharakterów powieściowych, to jest ten obraz, świecki obraz w domu rycerza przedstawiający słowiańskiego demona. No to tak, no malarstwo świeckie pewnie gdzieś tam już raczkowało powoli. Kolekcjonerstwo obrazów na pewno nie. To, że zbierano obrazy na dużą skalę, nie. A ta duża skala jest tutaj ważna, bo wymyślając tę intrygę, owa osoba wychodziła z takiego założenia, że pada dosłownie takie zdanie w książce. W domach są obrazy. W XIII wieku w Polsce w domach są obrazy. I to takie. Mhm, jasne. To znowu się autorowi narzuca gdzieś ten XVII wiek albo współczesność nawet i łączy z tą wizją średniowiecza. I przez to zwyczajnie sypie się cała intryga. No właśnie, a jakie są postacie i jaka ta intryga jest? Czy może jest tak, że mimo tych błędów, no to możemy się rozkoszować lekturą, nie zwracać na nie uwagi, ale jest dobry kryminał, więc... No niestety nie. Powieść ma 239 stron. Zdecydowanie za mało, bo przez to sztampa goni sztampę. Bohaterowie... absolutnie tacy, których już widzieliśmy po dziesiątki razy, bo tak mamy tego rycerza pogrążonego w dekadencji, który jest ponury, złośliwy, sarkastyczny. Mamy drugiego rycerza, który jest właśnie wesołkiem, kochającym życie, a pomiędzy nimi inkwizytora, ponurego i prawego aż do pożygu. Ja nawet byłbym w stanie polubić tych bohaterów, bo oni przynajmniej są zabawni. Dokuczają sobie, dogryzają, no chwilami jest to nawet śmieszne. Ale też otacza ich cała galeria postaci, które dziesiątki razy już widzieliśmy. Ja, bo jak jest biskup, to musi być lubujący się w dostatkach i w rozpuście. Okej, trafiło akurat na takiego biskupa, o którym no, tego rodzaju plotki krążyły, ale to też no, nie można było tej postaci trochę rozwinąć, trochę życia w nią wlać. A jak jest książę, to Bolesław Wstydliwy, to musi płakać na polu bitwy nad tym, że tylu chrześcijan wspaniałych ginie, umiera jego poddanych. No, ludzie,
trochę więcej można było w te postacie włożyć. Trochę dylematów moralnych. No wiem, że autor próbował, o tym za chwilę, ale no niestety i na poziomie intrygi, i na poziomie postaci sztampa goni sztampę, schemat goni schemat. A więc pytanie brzmi, czy to mogła być dobra powieść? I to jest bolesne, bo niestety to mogła być dobra powieść. Po pierwsze, cała ta część, no w cudzysłowie powiedzmy, fantastyczna, demoniczna intrygi, opiera się na bardzo interesującym nawiązaniu do Krzyżowców Zofii Kossak. Jak czytaliście Krzyżowców, to na pewno się zorientujecie, o co chodzi. Takie puszczenie trochę oka do czytelnika, a potem nawet całkiem przyzwoite rozwinięcie. A pod koniec z kolei autor, jak już chwilę temu powiedziałem, próbuje zaszczepić właśnie tym bohaterom jakieś takie dylematy moralne. Zaspoileruję odrobinę. Chodzi o to, że oni będą musieli stanąć przed wyborem, czy być wiernym swojemu księciu, czy zdradzić go za cenę no powiedzmy pewnego dobra dla Polski, dla państwa szeroko pojętego, dla kraju nawet. Nawet biorąc pod uwagę takie średniowieczne myślenie o państwie, o narodzie, o kraju, to rzeczywiście ten dylemat moralny mógłby mieć sens. Mógłby to autor przedstawić w taki sposób, że oni widzieliby, że jak zdradzą tego księcia, to Polska, rozumiana pod tym średniowiecznym jakby spojrzeniem na państwo i kraj, zyska. To nie tylko materialnie. No, ludzie w XIII wieku już widzieli, że to rozbicie dzielnicowe to nic fajnego, że trzeba to odrobinę zmienić. Te tendencje już się wtedy pojawiały, zresztą cały czas one w sumie trwały przez rozbicie dzielnicowe, te tendencje zjednoczeniowe. I to mógłby być ciekawy dylemat. Tylko jak on wygląda w powieści? Ano wygląda tak, że inkwizytor sobie myśli, to teraz ci rycerze będą mieli dylemat. A oni nie, oni podejmują decyzję, w ogóle akcja się toczy do przodu, a potem nagle na ostatniej stronie jeden z nich myśli sobie, a co by było, jakbym zrobił inaczej? No świetnie, no to po prostu położona najciekawsza rzecz w tej książce, która gdyby ją rozciągnąć na całą fabułę i puścić wokół tej intrygi kryminalnej, że cały czas by gdzieś tam dźwięczała z tyłu, to rzeczywiście mogłaby tę książkę uratować. A nawet gdyby tego nie robić, a rozwinąć wątek kryminalny, rozwinąć bohaterów, nieco ich zmienić, rozszerzyć tę powieść, jeszcze szerzej tło ukazać. Już niech będzie, już takie sztampowe, niech ono sobie będzie, niech ono będzie jeszcze szersze. To mielibyśmy taki kryminał, gdyby jeszcze nad tym usiadł jakiś redaktor sensowny i połowę tych błędów wywalił. Nawet nie mówię, że wszystkie, ale połowę tych błędów się pozbył. Uporządkował słownictwo. To mielibyśmy wtedy taki kryminał 5/10. No, a niestety jest jak jest. Reasumując, Pęknięta korona, bardzo zła książka. Omijać szerokim łukiem, nie dajcie się zwieść recenzją. To tym bardziej bolesne, bo autor bardzo uczciwie przedstawił inkwizycję średniowieczną. Szkoda, bo to w literaturze popularnej nie jest wcale takie częste. No ale niestety, no, leży wszystko inne. Były dobre pomysły, które można było ciekawie rozwinąć. Nie udało się. No nie mogę nikomu tej powieści polecić, chyba że lubicie tropić w książkach błędy merytoryczne, błędy rzeczowe, błędy logiczne. O, to wtedy tak. To wtedy Pękniętą koronę polecam z całego serca. Gra w zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.